Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny już odcinek z tej gry. Dlaczego tak szybko się pojawił kolejny odcinek z GTA? A to dlatego, że pisaliście mi w komentarzach o tym Astonie Martinie, który jest pięciodrzwiowy ponoć. I mnie to bardzo zainteresowało, bo jest to i tak bardzo szybki samochód jak na swoją klasę, czyli samochody, które mogą pomieścić cztery osoby, czterech graczy jednocześnie w jednym aucie. I on tam miał spore, naprawdę spore osiągi. I gdzie my go tu mamy? Tutaj, tak? Ciekawe, że nazwa jest też inna w tych obu autach. Aha, jeszcze miałem sobie kupić Infernusa. To kupimy sobie... Kurde. Nie. A dobra, później go przetransportuję, dobra. I kupimy sobie jeszcze tego właśnie nieszczęsnego Astona Martina. I jego sobie dzisiaj przetunigujemy, bo pisaliście mi też w komentarzach, że jest to model, który posiada znacznie więcej możliwości tuningu w stosunku do tego. Cholera, że też ja nie wiem, nie, to jest, aha, Astony, dobra, Astona damy tutaj. Że to jest model, który posiada bardzo dużo możliwości tuningu. I to jest ciekawe, ciekawe, sprawdzimy to sobie dzisiaj. Za chwilę powinien mi się tutaj dostarczyć, idziemy sobie najpierw do mieszkania. Coś wam miałem pokazać? Tak, miałem wam pokazać stunigowanego kometa, w którym zwiększyłem osiągi, który po prostu teraz wymiata, jest bardzo szybki. Moment, wezmę sobie pada do ręki, żeby... to jest w ogóle moja nowa posiadłość. Tutaj. I no tutaj jest bardzo fajne wnętrze, zupełnie inne niż w tych innych ekskluzywnych posiadłościach. Bardzo ładnie to wygląda. No i widok jest też niesamowity, jest tu bardzo, bardzo wysoko. Nie wiem, czy nie będę się bał, ale chyba nie. Jest tutaj kuchnia, no i standardowe, znaczy niestandardowe takie wyposażenie. Tutaj jest pokój napadów, też troszeczkę inaczej wygląda niż w tych standardowych mieszkaniach napadowych. No i chodźmy do garażu, powinienem mieć już wóz sprowadzony. Jeśli nie, to weźmiemy sobie kometa i pokażę wam, jak on śmiga. To jest komet to jest... imitacja jakiegoś Porsche tutaj sobie stoi. Zerknijcie, jakie ma osiągi, nie? Tutaj na przykład ostatnio tunigowany Aston Martin i Comet też tutaj naprawdę fajnie wypada. Zresztą bardzo podobne ma te osiągi do naszego Astona, z tym, że widzę, że trakcja jest tutaj lepsza. A te statystyki, ale Aston ma troszeczkę lepsze hamowanie, statystyki naprawdę w miarę odzwierciedlają rzeczywiste osiągi samochodów, wiecie? Ja już to sprawdziłem, o właśnie, pojawił się jakiś mój nowy samochód, Infernus. A to właśnie pojawił się tutaj i zaraz sobie go tam... Nie, dzisiaj Infernusem się nie zajmujemy. Dzisiaj zajmiemy się bardziej Astonem. No ale czekamy jeszcze na Astona, aż go sprowadzą. Za ten czas pojeździmy trochę kometem. No dobra, już pojawił się w tym. I naprawdę bardzo fajnie mi się nim jeździ. Ta Porszawa świetnie się prowadzi i ona już się nawet świetnie prowadziła w GTA 4, wiecie? To był taki jeden z najlepiej prowadzących się samochodów tam. Tak mi się wydaje, przynajmniej z tych sportowych. Mimo że wszystkie wozy tam ogólnie pływały jakoś po tej drodze, driftowały, miało to nie być. Nie wiem, co twórcy mieli na myśli wtedy, tworząc taki model jazdy, ale te samochody naprawdę tam latały, nie wiem. Jakby ktoś jakiegoś nieudolnego moda zrobił na te sterowanie. No a tutaj w czwórce, w piątce jest oczywiście dużo lepiej pod tym względem. No i Comet w GTA 4 był takim dosyć rzadkim samochodem, a tutaj no, można go też często spotkać na drodze, nie? A w czwórce po prostu na drodze prawie że nie występował, jak w ogóle nie występował. A tutaj jest go no, dosyć dużo, tylko oczywiście, żeby mieć go w swoim garażu w online, trzeba... Trzeba co? Kurde, gdzie mój samochód? Chyba w drugim mieszkaniu. W drugim garażu. Nie wiem, coś mi się pomyliły te nazwy. To jest nowe mieszkanie, więc mogło mi się pomylić. I tutaj po prostu też musimy sobie kupić ten samochód, żeby mieć go w swoim garażu, bo jest to jedno z droższych takich aut. Patrz tu. Pięknie, nie przejechał mnie. To jest, co to jest? To wygląda mi na Infiniti. Z przodu te światła są, właściwie światła może nie, ale cały przód, ta maska i tak dalej, to mi troszeczkę przypomina Infiniti. O, jednego takiego suwa. Muszę uciec przed policją. Znaczy tak, żeby wejść do chaty, nie może mnie policja widzieć. Muszę być poza zasięgiem radaru. Dobra, myślę, że...
Hops. Wyskakujemy tutaj. Oj, przepraszam cię, Asuka. Ubrałem nowe buciki. Teraz wygląda fajniej. Dobra, ostatnio był właśnie fajny event, mnożnik kasy na... O, jest już, tak? O kurde, jakie to jest wielkie. Infernusa też tutaj mamy. Ostatnio był fajny event na właśnie napady, na ten ostatni napad. Można było dużo, dużo kasy sobie naskrobać. Ja pierdzielę. Chociaż powiem wam, że wersja trzydrzwiowa bardziej mi się podoba. Bo ten już jest taki jakby na siłę wydłużony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie musi to być... prawda? Ale siedzenia te z tyłu są małe. Może ja wam zaprezentuję ten samochód ze środka. Wnętrza aut są naprawdę bardzo spoko. Zobaczcie, że jeśli zmieniam sobie radiostację na ekraniku tutaj po środku na desce rozdzielczej, również zmienia się radiostacja i co ciekawe, też jest pokazywany utwór. Jest to naprawdę czytelnie wykonane, tak? Tutaj nie mamy otwieranego dachu, jest to już taki dach twardy. Nie można go ściągać, ale mówicie, że ma dużo możliwości tuningu, więc dlaczego tego nie sprawdzić? Jedziemy sobie do warsztatu tuningowego i ten wóz to jest jeden z takich chyba ekskluzywnych bardziej wozów, które... No i te bardziej ekskluzywne wozy będę sobie sprowadzał do tego nowego mieszkania, bardziej ekskluzywnego, a te takie tunery różne, jakieś wozy typu SUVy będę sobie sprowadzał właśnie do tego garażu wcześniejszego, mniej ekskluzywnego mieszkania. I myślę, że to będzie taki fajny klimat. A czy nie, no chcę taki uzyskać klimat z typu Szybcy i Wściekli, że mam w jednym miejscu to takie tunerskie auta fajne, a w drugim takie egzotyczne. No, dobra. Tutaj mam już troszeczkę więcej podblokowywane, bo sobie jeździłem trochę wyścigów. Też w sumie po części z wami, bo tam z ekipy podłączały osoby podczas gdy ja grałem. A dobra. Mhm. No i co? Coś nie ma tutaj za dużo tych możliwości. Jak na razie, lakierowanie. Chromowany, nie pasuje. Co by tu wziąć? Kurczę, wiecie co? Ten samochód jest naprawdę duży. Mówicie, że, znaczy pisaliście w komentarzach, że jest to jeden z najlepszych samochodów w swojej klasie, jak nie najlepszy, nie najszybszy. Dałbym ten żółty, wyścigowy żółty. Dobra. Emblemat to mnie nie interesuje. Drugiego koloru tu nie mamy. Zawieszenie. Jest różnica. Skrzynia biegów, okej. Okay. Turbo. O proszę, już mogę turbo, o kurde. Ja pierdziło, wiecie co to teraz będzie? Aż strach pomyśleć. Pisaliście mi też, że te... jak to się mówi, dodatki do koła niestandardowe, one wyglądają, te napisy tak dziwnie troszeczkę. Tak, do niektórych samochodów to pasuje, do niektórych nie. Ja zawsze to instalowałem od tak z automatu, ale może rzeczywiście powinienem bardziej na to zwracać uwagę. Ja bardzo lubię felgi luksusowe, nie wiem jak wy, i często je właśnie sobie montuję. Kolor felg, damy sobie, o kurde, tutaj tylko ten pierścień w środku się zmienia, to nie jest... Nie jest zbyt dużo. Fiolet nie. A tam taki niebieski. Niebieski. Dodatki. Opony niestandardowe. Właśnie chodzi o te napisy, tak? Bez tych napisów może rzeczywiście wygląda lepiej. Kuloodporne opony i czarny dym. Dobra. I szyby. No i gdzie te mody? Gdzie te zderzaki? Ej, ktoś mnie tu w konia zrobił. Chwileczkę. Nie ma za dużo tych możliwości. Są ograniczenia auta, strona Martina, ze względu na licencję auta. Nie no, te samochody są nielicencjonowane. Po prostu Rockstar sobie takie wymyślił, ale one wyglądają absolutnie niesamowicie. Wow! To auto brzmi teraz absolutnie niesamowicie. I ponoć zajebiście przyspiesza, tak? Ale to naprawdę, zobaczcie, jak się patrzy tak od tej strony, to wygląda jak taka długa limuzyna, aż no nie? No, a to jest nadal sportowe auto, a rzeczywiście u dealera samochodowego wcale ten samochód nie wyglądał na jakiegoś... na jakiegoś takiego długiego, on bardzo podobnie wyglądał do tego zwykłego Astona trzymiejscowego. Chyba sprowadzę sobie ten samochód tutaj,
Jeszcze sobie dokładnie obejrzymy, jak to wygląda u mnie w garażu. Okej. Naprawdę bardzo, bardzo fajne auto. Tutaj można sobie zrobić też fotkę. Why not? Może tutaj jakoś... Tutaj jest filtr, ramka. Okej, głębia. Autoportret. Można sobie robić selfie, tak? Nie mogę bardziej obrócić, ale ta suka jest piękna, jaka piękna. Nie, zrobimy najpierw zdjęcie samochodu, a potem selfie. Myk. Zapisujemy w galerii. Pięknie. Ej, naprawdę pasuje. W ogóle te szyby teraz są takie przyciemnione. Wcześniej nie miałem takich odblokowanych, fajnych, przyciemnionych szyb, a teraz jest naprawdę spoko. Pod tym względem i to wygląda bardzo ładnie. Bardzo tak gangstersko bym powiedział. Już nie lakierowałem tego samochodu na kolor czarny. Tylko właśnie dałem żółty, żeby chociaż jeden się jakoś tutaj inaczej odznaczał. Ale bardzo fajne auto. No i myślę, że to będzie taki jeden z moich napadowych samochodów, które będę używał do misji. No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Okłamaliście mnie, wcale nie ma tutaj dużo modów. Nie ma tutaj możliwości tuningu, czy zmieniania zderzaków. Jest to po prostu taki czysty wygląd półsportowego, rodzinnego auta. Nazwijcie to jak chcecie. No i tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.